Minioną niedzielę, jako ostatni w powiecie tarnowskim, swoje dziękczynienie za plony świętowali mieszkańcy gminy Lisia Góra. Po raz pierwszy współorganizatorem była lokalna grupa działania Zielony Pierścień Tarnowa. Członkowie kapituły konkursu wieńca LGD również przeprowadzili swój konkurs. Dożynki w gminie Lisia Góra od lat odbywają się początkiem września. Jak podkreśla wójt gminy, to wielkie święto rolników. Jest to przede wszystkim wielkie święto naszych rolników. Jest to święto plonów, święto podziękowania Panu Bogu i ludziom za pracę, za plony. Starostami dożynek byli mieszkańcy Brnia, która to miejscowość w tym roku pełni rolę gospodarza dożynek. Dokładnie organizatorem jest Urząd Gminy, dalej Brej jest gospodarzem, tak jakby oficjalnym gospodarzem. Odbywa się to na tej zasadzie, że sołectwo wybiera swojego przedstawiciela na starostę i starościną. Robimy wieniec, nie wiadomo, wszystkie honory na dożynkach gminnych spełniamy. Spełnia akurat ta wieś, która przewodzi dożynku. Starosta dożynek dodaje. No na pewno duży zaszczyt i raz na całe życie, no bo pewno raz tego się jest starostą, szczególnie gminnym. No duma na pewno, no bo się jakby nie patrzeć, reprezentuje się wieś i gminę. Wójt gminy nie krył zadowolenia z ilości przybyłych gości. Na dożynkach tradycyjnie w Lisiej Górze mamy dużo osób, pełen stadion. Na dożynkach nie brakowało również rolników. Jednym z nich był pan Janusz, który gospodaruje wraz z rodziną na obszarze blisko 100 hektarów. To jest niecałe 100 hektarów z dzierżawami razem. No, po prostu część po rodzicach, część po teściach, pola, a resztę dokupiliśmy, gospodarujemy z żoną od ponad 30 lat. Także po prostu jest to dorobek też i nasz, i dzieci naszych. I dodaje, że postęp technologiczny w rolnictwie W dużym stopniu ułatwia to pracę i przede wszystkim robi tę naszą pracę bardziej efektywną. No, przekłada się to na plon. No, nie mówię, że na dochód rolnika, bo to jest pod znakiem zapytania. Mimo udanych zbiorów, jak mówi pan Janusz, jest niska opłacalność gospodarowania. Zbiory, Bogu dziękować, było dobrze, ominęły nas przymrozki zimowe, ominęły nas burze, jakie były w okresie przeżniwnym, a dochód to niestety, ale jest pod bardzo dużym znakiem zapytania. Nie wiadomo, co będzie dalej. Jeszcze straszą i ubezpieczeniami, i przejściem na podatek dochodowy. Także to nie dziwię się, że nie ma chętnych do przejmowania ziemi. Wójt gminy ubolewa nad jakością gleb w gminie. Ziemie u nas są dosyć słabe, są to piąte, szóste klasy. Jest niewielu rolników dużych, którzy produkują towary rolne, którzy mają gospodarstwo towarowe. Zwykle to małe gospodarstwa, no, które produkują na własny użytek i na tych gospodarstwach nie idzie z rolnictwa wyżyć. Pani Katarzyna z Łukowej również zauważa, że rolnictwo coraz bardziej zanika w gminie Lisia Góra. Niestety dzisiaj tradycja już zanika, coraz mniej młodych ludzi pracuje na roli, ponieważ jest to nieopłacalne. Wyjeżdżają za granicę, żeby się uczyć i tam zdobywają zawód. Niestety jest coraz mniej, ale zawsze jeszcze znajdzie się taki ktoś, kto ma chęć i ochotę i pomaga rodzicom w pracy. Adam Flaga, prezes LGD Zielony Pierścień Tarnowa, był zadowolony z przebiegu uroczystości, jak również zachwycony wykonaniem wieńców. Z zaszczytem podjęliśmy propozycję wójta gminy Lisia Góra jako współorganizator wieńca, konkursu wieńca dożynkowego. Mamy szalony problem, żeby wybrać ten jeden najlepszy. Tu z pomocą pani przewodniczącej myślę, że wybierzemy taki najlepszy. Natomiast tak naprawdę można by wręczyć wszystkie równorzędne nagrody. Starościnę dożynek pytaliśmy o pomysły na najpiękniejszy wieniec. A skąd się bierze pomysł? Po prostu pomysły przychodzą. Coś jeden, drugi, człowiek sam nie pomoże, nie zrobi tego. Po prostu parę osób musi być, żeby coś działać. Jednym z pięknych wieńców był przygotowany ten przez panią Grażynę z Ładnej. Pomysł, no pewnie setno, w ogóle wieńca dożynkowego to jest korona. Ukoronowanie pracy rolnika, trud rolnika. Proszę zauważyć, w środku jest chlebek, który ma całość, no to korona. Zwieńczenie tej żmudnej, trudnej pracy rolniczej. A skąd pomysł?
Trudno mi powiedzieć. Nie, jakoś tak przyszło. Ile osób pracowało nad tym wieńcem? No ja sama. Czy to jest pierwszy wieniec, czy to już kolejny wieniec w Pani wykonaniu? Od wielu lat wykonuję dla nas wieńce. Od kiedy są dożynki właściwie gminy Skrzyszów, to pewnie gdzieś, ja wiem, 16 lat, gdzieś 17, o właśnie. No to tyle lat. Z tym, że pierwszy wieniec, jaki widziałam na oczy, to jak go zrobiłam, bo tak szczerze mówiąc, fizycznie nigdy wieńca na oczy nie widziałam. Oprócz w telewizji, w gazecie tam. No. Tak to nie. Jakieś plany na następny wieniec, na przyszły rok? To jest daleko. Nie, żadnych planów. To przychodzi spontanicznie. Tak jak pani Grażyna, również sołtys Łukowej, stwierdza, że pomysł na wieniec rodzi się sam z życia. Skąd pomysł na wieniec, który wygrał właśnie dożynki gminy Lisia Góra? No cieszymy się, że żeśmy weszli do tego konkursu. No skąd pomysł? No pomysł z życia się bierze. I tak jak dyrektor gminnego ośrodka postawił warunki, jak powinien odpowiadać, jakim kryteriom, co powinno zawierać. Przede wszystkim bogactwo urodzajów i wszystkich, różnorodność tych zbóż i produktów rolnych. I na tej bazie zbudowaliśmy ten wieniec. To ta wieżyczka na szczycie, to przedstawia nasz kościół na górze, bo on góruje nad naszą okolicą. I od tego pozostałe elementy żeśmy dopasowywali do naszego regionu. I tak powstał wieniec. W jaki sposób odbywały się prace nad tym wieńcem i ile osób pracowało nad nim? No myśmy tak 8 osób pracowali, no, jedni więcej, drudzy mniej, ale głównie tutaj dziewczyny, te, które prezentowały, a pomysł jeszcze na zbudowanie tego to tak przez dłuższy czas, codziennie, jakśmy jest rana, jak się człowiek obudził, to przychodziły pomysły na ten wieniec. Chcę podziękować przede wszystkim grupom wieńcowych z Zielonego Pierścienia, którzy jednak poświęcili trochę swojego czasu, włożyli trud, aby tu dojechać, aby podzielić się z nami swoją tradycją, swoją kulturą. W konkursie wieńca dożynkowego na szczeblu LGD wszystkie wystawione wieńce otrzymały pierwsze miejsca. Nasze jury postanowiło przyznać 4 równorzędne nagrody. Każda gmina otrzymuje pierwsze miejsce i każda gmina otrzymuje kwotę 600 zł. Kolejną atrakcją gminnych dożynek był występ w kapeli z nad Baryczy, a na dożynki zapraszamy już za rok. Zbigniew Filar, Tarnowska. Mamy piękne ulice, raz gość już i już rozbicie. O czymś lepszym już nie można śnić, tak nam dobrze nad Baryczą żyć. O czymś lepszym już nie można śnić, tak nam dobrze nad Baryczą żyć. Pasuje, dobrze. A nasz rybacz z zieleńcami, wciąż biały, leśni łatkami. Kto chce może tu odpocząć i podziwiać ją z jadami. Kto chce może tu odpocząć i podziwiać ją z jadami. O czymś lepszym już nie można śnić, tak nam dobrze nam Baryczą żyć. O czymś lepszym już nie można śnić, tak nam dobrze nad Baryczą żyć. Bar
Paryż płynie, środkiem miasta, moje rzeką, no i basta, jest wszystkimi zaletami, ale czasem i gra z nami, jest wszystkimi zaletami, ale czasem i gra z nami. O czymś lepszym już nie można śnić, jak nam dobrze nad Paryżą żyć. O czymś lepszym już nie można śnić, jak nam dobrze nad Paryżą żyć.